Mianem tragedii górnośląskiej określa się represje Sowietów względem ludności Śląska tuż po zakończeniu II wojny światowej. W 1945 roku, kiedy tutaj wkraczają Rosjanie, Armia Czerwona, to wszyscy pochodzenia niemieckiego, bez względu na udokumentowane to pochodzenie, czyli generalnie ludność miejscowa, tam nikt nie wnikał, czy ty jesteś Niemcem, czy ty jesteś tutaj Ślązakiem i wcale jakoś nie czujesz tutaj związków z Niemcami, to było nieważne. Ważne, tutaj mieszkasz, jesteś stąd, w związku z tym jesteś niebezpieczny. Te osoby trafiały do obozów NKWD. Jeden z nich funkcjonował też w Toszku. Mieszkańcy tych terenów mocno odczuli te represje. Wiemy, że zmarło w tym obozie minimum 1300 osób, a maksymalnie być może nawet 3, a nawet 3,5 tysiąca, a więc ogromna ilość. Musimy pamiętać, że to była nie tylko tragedia dotycząca społeczeństwa, tak, wywózek, umieszczania w obozach, ale to również była tragedia dla infrastruktury tego terenu. Tutaj zakłady przemysłowe były rozbierane i to wszystko było wywożone. Ale nie wszyscy o tym wiedzą, nawet wśród mieszkańców gmin, na terenie których dochodziło do tych wydarzeń. Ten temat funkcjonuje na poziomie osób dorosłych. Ale w przypadku młodzieży, czy też dzieci młodszych na etapie szkoły podstawowej, gdzieś to jest pomijane. Nie ma takiej świadomości nawet czasami, że w danym mieście ten obóz się znajdował i jakie tragedie w tym obozie ludzie przeżywali. I właśnie dlatego w Toszku odbywały się spotkania z gimnazjalistami poświęcone właśnie objaśnianiu historii tragedii górnośląskiej na tych terenach w ramach dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektu. Przed projektem nie wiedziałam, że w ogóle coś takiego miało miejsce w Toszku. To znaczy słyszałam, że działo się coś takiego, ale nie wiedziałam, że to było aż tak okrutne i na taką skalę. No po projekcie zrozumiałam, że było coś przede mną i to było coś okrutnego, co zostało w świadomości wielu starszych osób. I właśnie starsze osoby były zaangażowane w ten projekt przez tych młodych ludzi. Przeprowadziłam wywiad z panią Hildegardą z DPS-u z Wiśnicza. Właśnie opowiedziała mi o obozie NKWD, o tym, jak Rosjanie byli bardzo okrutni w stosunku do nich. Te wspomnienia, a także wiele innych, choć podobnych historii, stały się podstawą wydanej niedawno książki o toszeckim obozie NKWD. Wreszcie po 70 latach od tragicznych wydarzeń w obozie NKWD w Toszku mamy publikację opisującą ten obóz, opisującą, co wydarzyło się w 1945 roku tutaj w tym obozie. Publikację naukową opracowaną przez IPN, przez naukowców IPN-u, także myślę, że jest to coś, na co społeczność Toszka i nie tylko od lat czekała. Wcześniej bowiem informacje na temat toszeckiego obozu NKWD gromadzili na własną rękę mieszkańcy gminy. Zaczęli ludzie zadawać pytania, zaczęli rozpytywać, zaczęli gromadzić wiedzę i w ten sposób zgromadzili pewien zasób informacji, który dojrzał do tego, aby ukonstytuować tak zwany komitet obywatelski. To się nazywało bodajże Porozumienie Obywatelskie Toszek Wielowieś, o ile dobrze pamiętam. I była to grupa ludzi, którzy postawili sobie właśnie taki cel, aby wiedzę o tym wydarzeniu jak najbardziej zgłębić, uporządkować. Publikacja rzeczywiście porządkuje tę wiedzę, ale nie daje odpowiedzi na wszystkie pytania odnośnie obozu. Ciągle nie wiemy bardzo wielu rzeczy o tym, co, jak działo się w tym obozie, w tym krótkim okresie jego istnienia, między majem a listopadem 1945 roku, chociażby z tej przyczyny, że nie mamy ciągle dostępu do akt posowieckich, czyli akt po NKWD. Historycy mają nadzieję, że kiedyś to się zmieni. Jako że koniec roku za pasem, wypada podsumować rok 2017 w gminie Toszek. Działo się sporo, powstał pierwszy numer rocznika toszeckiego. Po raz pierwszy też w gminie wprowadzono budżet obywatelski, dzięki któremu mieszkańcy mogą bezpośrednio decydować o wydatkach z gminnego budżetu. Widzieliśmy tak ramowo trzy rodzaje przedsięwzięć. To są inwestycje, czyli budowa czegoś nowego, modernizacje, czyli pewnego rodzaju naprawy, unowocześnienia, oraz tak zwane przedsięwzięcia społeczne, związane z aktywnością ludzi, z kreatywnością, z rozwojem kapitału ludzkiego. W czerwcu gmina gościła uczestników Kongresu Europejskiego Komitetu Paraolimpijskiego, honorującego Toszek jako miejsce urodzin inicjatora ruchu Ludwiga Gutmana. Ta postać założyciela, postać twórcy ruchu paraolimpijskiego gdzieś tam, myślę, że odchodzi najczęściej na plan trzeci czy czwarty, a dzisiaj będzie okazja, żeby tę postać tutaj w Toszku wyeksponować na planie pierwszym. W gminie zrealizowano też wiele imprez kulturalnych i sportowych.
te najchętniej wspominane to koncert kompozytorski Aleksandry Garbal i przełajowy wyścig kolarski zaliczany do zawodów Pucharu Polski. Pierwszy raz jest tego typu impreza na terenie naszej gminy, tej rangi. Natomiast w samym Toszku od pewnego czasu działa toszecka grupa kolarska, która jest mocną grupą, jeździ w Pucharze Polski, osiąga sukcesy zarówno na terenie Śląska, jak i całej Polski. Gmina w kończącym się roku przeprowadziła też kilka kluczowych inwestycji. Jedną z nich był pierwszy etap remontu ratusza miejskiego. Zmiany zaszły na parterze budynku, jak i na zewnątrz, cały czas pod czujnym okiem konserwatora zabytków. Konserwator uznał, że tynki są szczególnie cenne i należy je zachować. Natomiast ich stan techniczny nie był najlepszy i baliśmy się w momencie, kiedy rozpoczniemy remont, te tynki spadną. Na szczęście tak się nie stało. Udało się je uratować, uzupełnić, odtworzyć. Także dzisiaj wszyscy możemy cieszyć się pierwszym etapem tego remontu, bo oczywiście przed nami kolejne etapy. W mijającym roku oddany do użytku został też plac zabaw w Pisarzowicach. Plac zabaw w Pisarzowicach to też inwestycja, na którą szczególnie najmłodsi mieszkańcy tego sąsiedztwa czekali od kilku lat. Udało nam się ze środków unijnych tą inwestycję w tym roku przeprowadzić i dzisiaj dzieciaki już korzystają z tego placu zabaw. Sport również otrzymał w tym roku wsparcie finansowe. Zakończyła się modernizacja obiektu klubu sportowego Zamkowiec. Od kilku lat na obiekcie staramy się przeprowadzać różne modernizacje. Powstała sala z zapleczem. Kolejnym etapem było właśnie dokończenie ogrodzenia, bo to też inwestycja, która została w poprzednim roku rozpoczęta. W tym roku żeśmy zamknęli to ogrodzenie i jest już cały obiekt ogrodzony. Teraz pora zacząć myśleć o przyszłorocznych inwestycjach.